gościł nas dzisiaj pod dostatkiem. Jakub Golak oraz Krzysztof Tomasz Biernacki to organizatorzy wczorajszego turnieju charytatywnego w piłkę nożną. Dzień dobry. No, witamy was. Dzień dobry. Właśnie, na początek najważniejsze, czyli ile zebrano pieniędzy i dla kogo? Pieniążki wczoraj były zbierane dla Piotra Świderskiego, który mieszka w Chełkach. Jest to 12-letni chłopczyk chory na białaczkę limfatyczną. Właśnie dla niego ta cała akcja wczoraj została przeprowadzona. Zebraliśmy 2971,44 zł oraz 3,44 euro. No tak, to te euro doszło dopiero dzisiaj, to musimy dopisać do naszej informacji. Właśnie, ludzie, którzy przyszli wczoraj, mieli otwarte serca i portfele, czy nie? Tak, oczywiście. Właśnie przed turniejem były obawy, że w poświąteczną niedzielę może z frekwencją być kiepsko, ale chyba się udało. No tak, dokładnie. To dla nas też była duża zagadka, jak będzie wyglądała ta frekwencja. Ale wypadło naprawdę nieźle. Na pewno powyżej naszych oczekiwań i przyszło sporo ludzi. Sala była zapełniona na tyle, na ile mogła być, bo tam mogło wejść maksymalnie 300 osób ze względu na charakter imprezy. Nie była to impreza masowa. Także jesteśmy zadowoleni. Ludzie bardzo fajnie się bawili. Wszystko na plus. Macie chociaż jakieś orientacyjne liczby? Ile ludzi się przewinęło? Na pewno ponad 200, ponieważ była to cały czas rotacja, bo na całość zaczęła się o godzinie 13, a skończyła się około godziny 19:20-30. Także tu bardzo sporo ludzi się mogło przewijać, prawda? W pewnym momencie naprawdę tu trybuny jeszcze przy czym meczu dzieci były bardzo, bardzo zapełnione. No właśnie, mecz dzieci, niesamowicie sympatyczni piłkarze. To są dzieciaki ze szkółki piłkarskiej, zgadza się? Tak, są to dzieci ze szkółki piłkarskiej Rona 03 z Ełku. Są to dzieci w wieku urodzone w 2002 i 2003 roku, także są to naprawdę bardzo mali chłopcy. Trenują już prawie rok. A było widać to na boisku, bo naprawdę było na co popatrzeć. No właśnie, emocje były duże przy tym meczu, ale z tego co widziałem, to piłka im prawie do kolana sięgała. No dokładnie tak. Jeszcze im sięga, pewnie z każdym miesiącem będzie to troszeczkę lepiej wyglądało. No ale tym fajniejsza była zabawa, bo w pewnych momentach to co robili z piłką, naprawdę było na co popatrzeć. Dziw brał, że piłka, która można powiedzieć ma rozmiar połowy takiego małego człowieczka, może być tak mocno kopnięta przez takiego chłopaka. Właśnie zauważyłem też, oglądając ten mecz dzieci, że ta piłka w zasadzie leciała wolniej niż oni biegali w pewnym momencie. No właśnie, było zabawnie, tak powiedziałeś, i chyba tej zabawy było całkiem sporo na boisku wczoraj, bo tutaj gościmy pana Krzysztofa Tomasza Biernackiego, który grał w drużynie kickbokserów, no i moim zdaniem byliście najzabawniejszą drużyną, bo widać było, że nie chcecie skopać jednak piłkarzy. Nie, no nie o to chodziło, bo wiadomo, to miała być zabawa, a że w piłkę na co dzień nikt z nas nie gra, a gościliśmy wczoraj światowej sławy naprawdę mistrzów świata. Więc musieliśmy jakoś sobie poradzić, choć Piotr Szygoczyński, który jest również wiceprezesem Polskiego Związku Kickboxingu, no dał z siebie wszystko i był jednym z dominujących naszych zawodników, chyba najlepszym. No i bramkarz jeszcze. No, bramkarzem naszym był Andrzej Świderski, który jest ojcem właśnie tego chorego naszego chłopczyka, dla którego zbieraliśmy wczoraj pieniążki.